Cześć, 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 witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Andrzej Sapkowski zażądał 60 milionów złotych od CD Projektu za prawa autorskie do Wiedźmina. Cały internet przeleciała gównoburza, nazywając Andrzeja Sapkowskiego nową babą z Radomia. Jeżeli chcecie zobaczyć, czy mieli rację, pamiętajcie, żeby postawić łapkę w górę i ja życzę miłego oglądania. W internetach dosłownie zawrzało na wieść o tym, że Andrzej Sapkowski zażądał 60 milionów złotych od firmy CD Projekt Red za prawa autorskie do gry Wiedźmin. Na niekorzyść autora przemawia to, że przyznał w zeszłym roku, że był na tyle głupi, że sprzedał prawa autorskie do Wiedźmina z firmy CD Projekt za 35 tysięcy złotych bez udziału w przyszłych zyskach. Jednak teraz, kiedy zobaczył, jak wiele Wiedźmin 1, Wiedźmin 2, Wiedźmin 3 oraz gra Gwint i nadchodzące opowieści wiedźmińskie przyniosły firmie CD Projekt, bo to już bez mała 1 miliard złotych, postanowił uszczknąć trochę tego tortu. I ku zdziwieniu wielu osób, w polskim prawie autorskim w artykule 44 jest coś takiego jak roszczenie o podwyższenie wynagrodzenia autorskiego. I możemy tam przeczytać: w razie rażącej dysproporcji między wynagrodzeniem twórcy a korzyściami nabywcy autorskich praw majątkowych lub licencjobiorcy, twórca może żądać stosownego podwyższenia wynagrodzenia przez sąd. No i musicie tutaj przyznać rację panu Andrzejowi Sapkowskiemu, że 35 tysięcy złotych w porównaniu do miliarda przychodów, jakie przyniosły wszystkie gry o Wiedźminie firmie CD Projekt, jego żądanie wydaje się zasadne. Kiedy chodzi o pieniądze, nie ma zmiłuj. Ja się wcale nie dziwię panu Sapkowskiemu, że postanowił wziąć trochę z tego tortu dla siebie. Ja na jego miejscu na pewno postąpiłbym podobnie, bo jakby nie było, to on jest ojcem Wiedźmina i całej wiedźmińskiej sagi. Także moim zdaniem należy mu się troszkę więcej niż wspomniane 35 tysięcy, które dostał wiele lat temu od CD Projektu za wszelkie prawo do gry Wiedźmin. Oczywiście przeciwnicy Sapkowskiego powiedzą, że dzięki grom o Wiedźminie książki, na których zarabia Sapkowski, zostały tak wypromowane, że to już jest jego wynagrodzenie za licencję do Wiedźmina. I tak rzeczywiście jest. Dzięki grze Wiedźmin książki zostały wydane w takich krajach jak Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Węgry, Portugalia, Rumunia, Włochy, Serbia, Słowacja, Chiny czy nawet Korea Południowa. Również w Stanach Zjednoczonych przed grą wydane były tylko dwie części sagi, a pozostałe zostały już wydane po premierze gry i zyskały wielką popularność. Jednak przychody ze sprzedaży tych książek są nadal niewspółmierne do zysku, jakie osiągnął CD Projekt za marne 35 tysięcy, jakie zapłacił Sapkowskiemu za prawa do sagi. Dajcie znać w komentarzach, co wy myślicie o tej całej aferze, czy jest ona uzasadniona, jak byście postąpili na miejscu Sapkowskiego, czy Sapkowski sensownie odzywa się po te 60 milionów złotych do CD Projektu, no i czy je dostanie. Jeżeli film wam się podobał, to pamiętajcie o łapce w górę, subie z dzwonkiem, ja już się z wami żegnam i do zobaczenia następnym razem. Cześć!